Dzień dobry, witajcie. Mamy kolejny dzień, 27 lutego. Były pytania odnośnie zmiany biegów, żebym pokazał, jak to wygląda u mnie w fretku. Odpisałem, że pokażę oczywiście w wolnej chwili. Pokażę, jak to wygląda mniej więcej na zmianie biegów. To jest Eaton Fuller, 13-biegowa skrzynia biegów. Czerwony przełącznik o tym mówi, że ma 13 biegów. Jak jest szary, to znaczy, że jest 18-biegowa. Ja mam tutaj czerwony akurat u siebie w panience i praktycznie czy jeżdżę 13 czy 18, tak samo shiftuję biegami, bo połówek na małej skrzyni nie używam. Wrzucam jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, dopiero już później piątka mała, piątka duża i tak dalej. Szóstka, siódemka do ósemki, włącznie z dużą. Tak to wygląda. Ten baton, znaczy ten przełącznik w dole jest teraz, to jest wiadomo, na małą skrzynię, do góry jest na dużą skrzynię, więc jak to wygląda, pokażemy. Postaramy się to chwycić na dwie kamerki, żeby mniej więcej było to obrazowo wytłumaczone. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przedstęp, więc zaczynamy. Sprzęgiełko wciskamy, przekręcamy stacyjkę, wiadomo, żeby się wszystkie zegary uruchomiły. I jeżeli już nam się zegarki przekręcą, odpalamy. Tak by to wyglądało. Tak, teraz mamy sprzęgło puszczone, nogi są skurczone ode mnie, że tak powiem. Pierwsza rzecz to wiadomo, wciskamy sprzęgło, zrzucamy se ręczny, nogę trzymam też na hamulcu i wbijamy jedynkę. Jak nie chce wejść, tak jak teraz wrzucam, to wystarczy tylko delikatnie popuszczać sprzęgło i teraz wskoczyła, co nie? Weszła jedynka, więc mogę je wcisnąć z powrotem dalej, puszczam hamulec i praktycznie ruszam, puszczając sprzęgło bez gazu, bo w trakach jest tak to zrobione, że mają tak silny tork, że nawet jak jest mocno załadowany, ja teraz ważę 4000 poundów, niecałe tam, bez paru, to trak zawsze ruszy. Jakby nie był dużo załadowany, nawet jakby był pod górkę, to on zawsze ruszy. Więc tak, teraz jedziemy na jedynce. Ja za bardzo nie mam jak się tutaj rozpędzać, bo mam akurat troszkę gazu dodam. Muszę przejechać przez takie wertepy, bo ten wyjazd ze stacji paliw jest tutaj troszkę rozgrzebany. Więc w chwili obecnej muszę tutaj na jedynce go pociągnąć. Choć jedynka rusza, jedynka służy tylko do ruszania. Praktycznie w momencie, kiedy chcę zmienić bieg na dwójkę, to popuszczam gaz, luzują się tryby w skrzyni biegów i wyciągam, wkładam dwójkę. Teraz jestem na dwójce, tak jak widać. Muszę z tego zapiąć pas, żeby policja nie schaltowała. Tak wygląda dwójka, popuszczamy i wkładamy trójkę. Ja wiem, że tutaj akurat mi nie za bardzo ekran łapie. Mam to z iPada nagrywane, ale to jest takie miejsce akurat dobre, bo z góry muszę się wbić na główną drogę, na razie na podporządkowaną i na główną. Mamy trójeczkę wbitą, tak jak mówiłem, lekko go rozpędzamy i jest wbita czwóreczka. Także na razie na tym biegu muszę pociągnąć i się wbić jakoś na gówno. Wyrzuciłem się na luz, bo muszę się zatrzymać. Jeszcze raz jedyneczkę wrzucimy. Niech mi tylko przejadą te autka z gównej, bo ja mam lewoskręt i no, na lewoskręcie zawsze zgodzę się wbić do ruchu. No ale chwilę poczekamy. Staram się zrobić takie krótkie wideo, ale z tym trafikiem tutaj wyjdzie chyba trochę dłużej. Dobra, wbijamy się trochę na żywca. Trójeczka, czwóreczka. Przełączamy na górną skrzynię i weszła nam piąteczka, co nie? Mamy
piątkę, dodajemy gazu, przekładamy baton do przodu, podpuszczamy, wskoczył i jest piątka wysoka. Przełącznik w dół i wchodzi nam szósteczka. I się rozpędzamy. Staram się to tak właśnie zrobić na dwie kamerki i przechodzimy na siódemkę niską i dalej go bujamy. Mam lekko podgórkę, więc muszę go troszkę przytrzymać na niskiej siódemce. Przełączamy baton. Póki trzymam nogę na gazie, nic nie stanie, ale jak popuszczę, tryby się zluzują, skoczy inny trybik i już mamy w tym momencie siódemkę wysoką. No i bujamy go. Na razie 80 na blacie, więc na siódemce wysokiej jest ok. Rozbujamy go troszkę bardziej. Przełączamy batonik do tyłu i wchodzi nam ósemka niska. Także jesteśmy już prawie na przedostatnim biegu. No nie prawie tylko. I został nam tylko jeszcze jedno przerzucenie z niskiej ósemki na wysoką. Teraz to uczyniłem, popuszczam nogę, wskoczył, dodaję gazu i już lecimy na wysoki bieg. Tak mniej więcej wygląda. Wszystkie biegi wchodzą na literę H. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Tak samo będzie piątka, szóstka, siódemka i ósemka. Jedynie co to wsteczny, jak jest na luzie, ciągniemy do siebie i do przodu. Jeszcze jest bardzo niska jedynka do siebie i do tyłu. W moją stronę i do tyłu, ale tego biegu praktycznie nie używam, on jest bardzo krótki. Czasami używam jak przez wagę przejeżdżam, żeby jechać bardzo powolutku, ale nie trzymać nogi na tym. Na sprzęgle, tak. Tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o zmianę biegów do przodu, czyli do góry. Od jedynki do ósemki, do wysokiej ósemki. Jeżeli chodzi o redukowanie biegami, to jak teraz jadę przykładowo na wysokiej ósemce, a chcę zmniejszyć o jeden stopień na niską, wystarczy przyłączyć baton. Póki trzymam nogę na gazie wciśniętą, to jak widać, nic się nie dzieje. Ale jak popuszczę, skakuję i jedziemy już teraz na biegu troszkę niższym, czyli niska ósemka. Można jeszcze zredukować do wysokiej siódemki i jedziemy teraz na wysokiej siódemce. Ewentualnie możemy dać jeszcze na niską z powrotem na wysoką. Tak to mniej więcej widać na... Ja wiem, że mi trochę obraz mnie łapie i wchodzimy z powrotem na niską ósemkę. Tak się lecimy. Mamy niską ósemkę, przełączamy ten przełącznik do przodu, popuszczamy nogę z gazu, skoczyła na wysoka ósemka i idziemy dalej na wysoki, to już jest najwyższy bieg. Jak to wygląda ze zmianą biegów, jeżeli chodzimy do szkoły, to w szkole uczą inaczej, żeby używać biegu, żeby zmieniać biegi na podwójny bez przeklaniu. Sprzęgło, mija bieg, puszcza się i się jedzie. Ale potem, żeby ten bieg zmienić, trzeba wcisnąć sprzęgło, bieg wyciągnąć, kiedy już jest na luzie, puszczamy sprzęgło, znowu wciskamy i wrzucamy bieg kolejny. Tak za każdym razem wciskamy, żeby wyciągnąć, wciskamy sprzęgło, żeby włożyć. Wciskamy, żeby wyciągnąć, wciskamy, żeby włożyć. Sprzęgło też nie trzeba wciskać do oporu. Na 50-60% wciśnięte sprzęgło powoduje, że już można łatwo wyciągnąć i tak samo włożyć. Ale wiadomo, każdy trak ma swoje tam plusy i minusy. Jeden boli mniej, drugi boli więcej, żeby to wciskać, ale to jest kwestia po prostu, żeby tego traka wyczuć, wyczaić, nie wiem jak to nazwać. Tak mniej więcej wygląda zmiana biegu. Ale teraz na highway, więc nie za bardzo się mam jak zatrzymać, żeby to jeszcze raz pokazać. Ale w tym momencie tak jak jadę już na wysokim biegu, tylko sobie wrócę tempo
komand i lecimy na tempomacie. Tak by to mniej więcej w skrócie wyglądało, jeżeli chodzi o to. Wszystko zależy, jeżeli dobrze wyczaimy napięcie między dwoma trybami w skrzyni biegów. Raz jeden ciągnie, czyli silnik rozpędza maszynę, więc jest opór. Jeżeli puszczamy nogę z gazu, to wtedy nam maszyna pcha ten silnik, silnik hamuje, więc jest opór z drugiej strony. Więc jeżeli zbalansujemy te siły, jest ten moment, kiedy te tryby się troszkę luzują, nie ma napięcia z jednego czy z drugiego, to wtedy jest łatwo wyciągnąć. I nie jest to za bardzo... ja staram się to obrazowo zrobić, ale może mi to nie wychodzi. Chodzi o to, że jest łatwiej, bo nie trzeba z każdym razem wciskać tego sprzęgła i to podwójnie, wiadomo, tych biegów jest parę i te tarcze też mniej się zużywają, przez co sprzęg wytrzymuje dużo, dużo więcej kilometrów. W szkole trzeba robić na podwójne wysprzęglanie, na egzaminie tak samo, mniej opcji nie ma, ale potem, jeżeli się już jeździ na co dzień, to wszyscy trackerzy, znaczy wszyscy, prawie wszyscy, na pewno 90 parę procent używa tego shiftowania, tej zmiany biegów bez tego sprzęgła. Co tu więcej mogę dodać? Jak macie jakieś pytania, to proszę, pytajcie. Ja tutaj nic więcej nie mogę dodać, bo nie za bardzo wiem, co mogę powiedzieć. No, nie jest to trudne, jest to kwestia po prostu wprawy. Na początku, wiadomo, może te biegi wchodzą troszkę gorzej, czasami skrzydają, bo człowiek się uczy. Potem, jak już to wyczai, to już dojdzie ok. Teraz mam lekko podgórkę, co prawda on sobie daje radę, ale załóżmy, zwolnimy do 100, załóżmy do 100, ok, zwolnimy do 100, jest stuwa i hamuję, przełączam ten przełącznik, dodaję gazu i już wskoczył mi bieg o 1 stopień mniej, czyli na niską ósemkę. Tylko rozwijamy tam do 104, do 105, bo jest lekko pod górkę. Ja jestem załadowany lekko, więc przełączamy go na wysoką ósemkę, puszczamy nogę z gazu, bieg wskoczy, dodajemy. Także jedynie co, to po prostu widzieć, jak go zredukować, po prostu wyciągnąć bieg w momencie, kiedy się puszcza gaz, kiedy przegazować, żeby podnieść mu obroty, przykładowo 200-250, w zależności jaka prędkość jest, jak szybko nam ona spada, co nie? I wtedy włożyć bieg bez wciskania na siłę. Jeżeli nie chce wejść, jeszcze raz przegazować, wtedy wejdzie. Jeżeli nie wejdzie za drugim razem, to trzeci raz powinno być to za drugim razem już zrobione. Nie można tak wiecznie gazować, bo prędkość tracimy i wtedy trzeba zredukować na jeszcze niższy bieg. Albo żeby się nie pogubić z tymi biegami, bo to nie jest do końca bezpieczne. Zwłaszcza jak się jeździ po różnych górkach. Także to by było na tyle z tego krótkiego pokazu zmiany biegów. Na koniec mogę wam tylko jeszcze dokleić kawałek ujęcia, jaką miałem barykadę na drodze jadąc z Prince George. Także w tym momencie żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. No i co teraz? Nie da rady jechać. Tutaj wiecznie te zwierzęta. Wiecznie te zwierzęta. No i co? Głodne są. Zobaczcie, ile ich jest po lewej stronie. I nie ma jak pojechać. Koniec. Ten objechał, a ja mam co? A ja mam co zrobić? Patrzcie się, ile ich jest tam. Jajce. Normalnie w szoku jestem. Dobre to jest. Zwierzątka są też tam. One liżą tą sól. Im brakuje soli. I ten się pcha i myśmy te
zwierzątka wzięli w kleszcze, bo ten z beczkami się pcha z tamtej strony, ale powolutku przejedziemy, żeby ich nie przestraszyć. Na tej trasie tych zwierząt nie brakuje. Ale nic, idziemy. Taka ciekawostka do nakręcenia. I tak to wygląda. Lecimy dalej.